Cześć, ja jestem Sarge, witam was serdecznie w kolejnym materiale z Dishonored 2 i powiem wam, że znowu poza nagraniem troszkę czasu spędziłem, żeby rozejrzeć się po tej zwiedzonej już przeze mnie okolicy, dlatego że byłem ciekaw, gdzie ja jeszcze znajdę ostatnią runę i kościany amulet i okazuje się, że najwyraźniej pominąłem jedno przejście ostatnio i teraz tam się właśnie wrócę, bo trzeba będzie trochę manewrować tutaj w czasie, zaraz wam to pokażę. Mianowicie właśnie kolejna runa jest tutaj i zastanawiałem się, jak się tam dostać. Oznaczę ją sobie może. I patrzcie, teraz jak się przeniosę w czasie, to tutaj mamy wejście do tej runy, więc warto by było sobie tam się udać i to sprawdzić. W poprzednim odcinku rzeczywiście tutaj odblokowałem sobie przejście na górę, ale od razu poszedłem tutaj, gdzie mamy zresztą tych strażników, ale zamiast właśnie iść w tę stronę, to pójdziemy sobie tędy i tutaj moglibyśmy się dzięki temu do tej runy dostać. Tutaj przypominam, że w teraźniejszości też mam właśnie jeszcze do zdobycia kościany amulet gdzieś, tylko że teraz jakoś nie mogę już tego namierzyć. A, jest aż tam, po tamtej stronie, więc też to będę chciał sobie sprawdzić, ale najpierw właśnie chciałem zacząć od tej runy w przeszłości. Jak to tutaj wygląda? Kurde, tylko że widzę, że pomieszczenie jest dość dobrze chronione. Mamy aż trzech strażników. To najpierw się w takim razie rozejrzę tutaj w tej teraźniejszości. Zobaczę, czy jest coś ciekawego, ale niestety niczego nie widzę. Więc będę musiał i tak do przeszłości się przenieść. Mamy pustą butelkę, którą można by było ewentualnie odwracać uwagę. A jeszcze zobaczę, czy jestem w stanie otworzyć na przykład te drzwi. Jak najbardziej. Tylko czy coś tam jest. Otworzę to. Rozumiem, że jak ja to otworzę, to tutaj drzwi i tak będą zamknięte, więc to nie ma problemu. Ale rzeczywiście w tym momencie się najpierw rozejrzę w teraźniejszości. Dopiero będziemy kontynuować. Już tak zerknę sobie. O proszę, tutaj mamy monety. Naboje, których podnieść nie mogę. I tutaj właściwie wszystko. Tam jest właśnie droga do tej kombinacji. Aha, bo tutaj już się będę wracał jednym słowem. Tak, to jest to piętro, gdzie już byłem. O, górą też można ewentualnie przejść. To jest może jakieś wyjście. W ogóle zobaczmy. Tutaj też mamy strażnika. A nawet jeszcze kogoś więcej. Kurde, też trójka ludzi. Ja sobie tylko się rozejrzę, czy w ogóle jest tutaj coś do zebrania. Mamy trochę jedzenia, to akurat mniej istotne. Jakieś naboje, których i tak nie podniosę. Możliwe, że nie będziemy w ogóle musieli korzystać z tego pomieszczenia. No tutaj jest też jakaś książka. I to w zasadzie chyba wszystko, więc tak naprawdę nawet nie musiałbym tutaj wchodzić. Chociaż tu jest jeszcze właśnie wejście do tej łazienki. No nie wiem, jeszcze będę musiał się zastanowić, ale na razie zajmijmy się tą runą. To jest teraz najważniejsze. I się właśnie zastanawiam, czy przypadkiem jakoś nie wejść na górę, na przykład tutaj. Bo tutaj bym był dobrze ukryty, myślę. Zobaczmy. Co jest w tej skrzyni? Na pewno modne ubranie i egzotyczna biżuteria. Ciekawe, jakie mają tu srebroryty. Ubrania śmierdzą starymi ludźmi. Chyba są ze sklepu charytatywnego. Chciałbym wiedzieć, jak działa ta maszyna do srebrorytów. Moglibyśmy zrobić sobie obraz. Chcę zabrać Clarisse i dzieciaki do studia srebrorytów i zrobić sobie wspólny portret. Tyle, że to droga rzecz. Jakaś broszka czy coś. Zrobiona chyba z kości. Jakieś to dziwne, nie ruszam. I więcej starych ubrań. Pamiętaj o sprawdzaniu kieszeni. Ciekawe, czy jak ja tego uśpię, to czy wtedy oni mnie na górze zobaczą. Muszę spróbować. No bo widzę, że nie ruszają się stąd, więc byłoby ciężko. Można było ewentualnie butelką odwrócić uwagę.
ale spróbuję ich obezwładnić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co? Okej. Zobaczył ciało. Niech tam podejdzie. Tego też bym spróbował właśnie jeszcze uśpić. Dobra, teraz się przeniosę i mam nadzieję, że ten tutaj wstanie i wtedy będę mógł go obejść. No dobra. Dwie strzałki zużyłem. Zobaczymy, czy będę w stanie jakąś odzyskać. Ale widzę, że nie. A nie, jest jednak jedna. Dobra. Przynajmniej jedną. Super. W zasadzie to mogę ich tutaj zostawić. Albo ewentualnie tu. Będą bardziej ukryci. Czyli mamy jedną strzałkę odzyskaną. Takie mam wrażenie, jakby tutaj ta runa właśnie, dająca mi większą szansę na odzyskanie strzałek, nie działała. A z drugiej strony ta runa grabarz z poczwórnym efektem działa jak najbardziej. Więc się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest tak, że ta runa ze strzałkami usypiającymi do odzyskania nie działa dlatego, bo jest spaczona. To też jest możliwe. Znaczy nie runa, tylko kościany amulet. Dziennik artystki srebrorytów. To chyba nic istotnego, co? Później sobie przeczytam jeszcze. No i mamy najważniejsze runę kolejną. Czyli w tym momencie mamy jedną przy sobie. I tak na nic się to nie zda. No okej. Wobec tego udamy się dalej. Zobaczę właśnie, czy mógłbym spróbować z tymi kolesiami tutaj jeszcze coś. Tutaj właśnie są nieźle ukryci. Wejdę na górę? Chyba wejdę. Zamknę drzwi. No, może być jednak problem. Jest, udało się. No i tu też jest, kurczę, mały kłopot. Ale w sumie oni stoją w miejscu, więc może by tak przejść za ich plecami. Tutaj mamy tą książkę, którą chciałem przeczytać. Powinno się udać. A, tylko pieśni serkonoskie, część trzecia. To chyba wzmocnione szkło. Ktoś się tu włamał? Nic podobnego. Mam nadzieję, że przyjmą moją prośbę o przeniesienie. Muszę się dostać do jakiejś innej dzielnicy. No, jednak się zaczęli, kurde, ruszać, ale... Jutro mam dostać cygara. Chcesz kupić? Nie mogę tego przegapić! Zaczęli się ruszać, ale mnie nie zauważyli, więc dobrze. No i cóż, jak tutaj sytuacja wygląda? Czy warto było tutaj w ogóle wchodzić? Raczej wątpię. No, ale przynajmniej się upewniłem. Tutaj dwie monety tylko leżą i to wszystko właściwie. Mogę też ewentualnie sobie zregenerować zdrowie. Dobra, spróbujmy. Weźmiemy tutaj ten eliksir uzdrawiający i będziemy stąd spadać w takim razie. A to już mogę zrobić, przenosząc się w czasie nawet. Mamy tego gościa, a drugi jest tutaj. Nawet można by było spróbować ich też obezwładnić, ale to już chyba zbyt duże ryzyko, że się odwrócą. Nie no, nie ma sensu próbować, bo tu już jest przejście dalej tam, gdzie byłem, więc ja teraz się wrócę i będziemy już ruszać po tych schodach, gdzie miałem iść wcześniej. Czyli tam, gdzie zaczynałem ten odcinek. Najważniejsze, że runa jest zebrana, a teraz wypadałoby jeszcze odnaleźć ten kościany amulet. Dobra. Tutaj mogę się nawet przebiec, bo już przecież wyeliminowałem tych gniazdostróży. Przenieśmy się znowu w czasie. No i zobaczymy, co właśnie się ukrywa, albo kto się ukrywa tutaj na górze. Sam jestem ciekaw, ale to lepiej też będzie się przenieść najpierw w czasie. I teraz zobaczyć, jak sytuacja wygląda. Okej, tutaj kogoś mamy. Ale to nie są strażnicy, to są cywile.
mamy sprzątaczkę, czyli teoretycznie nawet jak mnie zobaczą, to nic się nie stanie tak od razu. Tutaj też mógłbym się przenieść ewentualnie, ale... Dobra, czyli tylko oni tutaj się znajdują. Ja spróbuję się przenieść. I też otworzyć te drzwi może tutaj. Zobaczymy. Okej. Oni o czymś gadają, czy nie? I w pobliżu gabinetu. Co jest szczególnego w centralnej części posiadłości? Zazwyczaj nic, ale dziś jest tu Duke ze swoją świtą i nie chcą, by im przeszkadzano. Centralna część domu została... Co zmieni się w teraźniejszości pod wpływem moich działań tutaj? Zapewniam cię, że obracam się wśród śmietanki towarzyskiej Karnak. Uwierz mi, nie chcesz wplątać się w nic z udziałem Duke'a i jego otoczenia. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak pan Stilton ich toleruje. Dobra, gdzie oni teraz pójdą, to jest pytanie. Wizyta odwołana w ostatniej chwili, bo ma ważniejszych gości, to niepodobne do Stiltona. No dobra, tutaj ten sobie usiadł. Dobrze, chociaż, że to tacy ludzie jak Jindosh i Ashworth. Ośmielę się rzec, że nawet sam Duke. Może i odmówiono mi wizyty, ale mam co opowiadać. Co powiesz na trochę nietypowych plotek? Kto by przypuszczał, że w sercu dzielnicy przemysłowej może kryć się tak elegancka posiadłość? Kurde, ile on gada. Bez przesady. Czekajcie, przejdę się tutaj jeszcze, bo... też tu może coś być. O, wieloryba kość, super. Warto było zajrzeć. Dobra. No to zacznę może sobie od tej strony. Zamknijmy drzwi za sobą lepiej. Jak tutaj wygląda? Stilton naprawdę gra na harfie albo klawesynie? Nic mi o tym nie wiadomo. To co ja tu robię? Po co zatrudniać stroicielkę do instrumentów, których nikt nie używa? Moim zdaniem, Stilton myśli, że harfy czy pianino to rzeczy, jakie człowiek na jego stanowisku mieć powinien. Nie rozumiem, co to znaczy. Zawsze sądziłam, że ludzie kupują instrumenty, bo lubią muzykę. Nie zawsze. Czasem chodzi o pozory. Nie, on tu idzie. Jasny gwint. Przeniosę się w czasie. Patrzcie, wyszedł rzeczywiście. Dobra, zamknął drzwi za sobą. To by był dobry moment, żeby się nim zająć. Okej. Tutaj go najlepiej schować. A, bo to jest tutaj ten stół. Mówiłem, że jest za chudy. Że nie wytrzyma nawet jednego dnia. Biedny dzieciak. Czemu zawsze muszę mieć rację? Tutaj zdobywałem bodajże dwa odcinki temu ten główny klucz. Dobra, ich nie będziemy tutaj ruszać. A wszedłbym jeszcze do tego pomieszczenia, gdzie była ta pokojówka również. Zajrzeć przez dziurkę od klucza. Dobra, ona tutaj ciągle jest. Teraz tak się rozejrzymy. Czy jest tutaj ktoś jeszcze? Wygląda na to, że nie. Tradycyjnie, dla pewności lepiej też ją obezwładnić. Zostawię ją tutaj. W sumie tamtego też tutaj w łazience zostawię. Myślę, że to jest znacznie bardziej bezpieczne miejsce niż tu. Niż tu na górze. Chociaż i tak, no, nie wygląda na to, żeby ktoś tutaj się kręcił, no ale... wolę nie ryzykować tradycyjnie. I znowu, kurde, te szybkie przemieszczanie się z tą umiejętnością grabasz, to jest coś rewelacyjnego. Sakiewka, proszę bardzo. Czy jest coś jeszcze? Kurde, ja już myślałem, że prawie całą posiadłość zwiedziłem, a tu się okazuje, że jeszcze tyle pomieszczeń mi zostało do sprawdzenia, jak się okazuje właśnie. Dobra, na harfie nie będziemy grać, bo to odwraca uwagę strażników. Tutaj jakieś monety.
Dobra. I to wszystko w tym czasie, ale zobaczmy jeszcze, jak to wygląda w teraźniejszości. A, i tu jest ta runa. Znaczy, przepraszam, kościany amulet. Są też bełty, co ciekawe. Też moneta. Dobra, co dalej, co dalej? No i tu też jakieś monetki. Zawsze warto obadać w obu liniach czasowych. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak się do tego kościanego amuletu dostać. Tam na górę. Tutaj jakieś jedzenie, to nie muszę zabierać. Chyba nic poza tym. Dobra, muszę się dostać jakoś do tego żerandola tutaj. Żeby tam skoczyć. A, może na ten żyrandol bym sobie wszedł środkowy i wtedy bym przeskoczył jakoś. Nie jest taki głupi plan, tylko jak tam doskoczyć? Od tej strony nie ma przejścia. Od tej... Czekajcie, bo tutaj są jakieś dźwignie. Czy dźwignie? Czy one odpowiadają właśnie za to? Tak. No to super, czyli mamy rozwiązanie. Też taka mała zagadka, trzeba przyznać. Jak ja się teraz przeniosę, to i tak to będzie wszystko zrujnowane, ale... Mogę przecież przeskoczyć tutaj. Ale jestem głodny. Boję się, żeby nie spaść. Okej. I to nadal tu jest, więc mogę się teraz przenieść. I dzięki temu wejdę na górę. Sprytne. Naprawdę sprytne. Ale najważniejsze, że udało się tutaj znaleźć ten kościany amulet. Bierzemy go w takim razie. Niepewna ręka tym razem. Co to może być? Przeciwnicy częściej pudłują wystrzelonymi pociskami, no to też mi się nie przyda. No bo jeśli mnie przeciwnicy nawet nie wykrywają, no to też i do mnie nie strzelają. Taki amulet bardziej się przydaje dla osób, które właśnie często wdają się w walkę. Które często dają się wykrywać. Dobra, tutaj chyba wszystko. Tylko ten kościany amulet był do zebrania tak naprawdę. A to oznacza, że już wszystkie runy i kościane amulety zebrałem, bo... Serduszko mi niczego innego nie pokazuje. Dookoła. Tak samo w teraźniejszości, jak i w przeszłości. Więc bardzo się cieszę. Bo lokacja jest naprawdę zakręcona i miałem wątpliwości, czy uda się zebrać wszystko. Znaczy, oczywiście nie wiem, czy udało mi się zebrać wszystkie obrazy i plany. No ale to już najwyżej. Trudno, jeśli coś pominąłem, to... Już nic na to nie poradzę. Chociaż, no jeszcze nie kończę eksplorowania, bo przecież zostało mi tu jeszcze do sprawdzenia parę przejść. Ten ciągle sobie tutaj siedzi, ale miałem przejść jeszcze na tą stronę. Tylko nie wiem, czy on mnie nie zauważy przypadkiem. Ta pokojówka się przemieszcza. Zainteresować partyjką w karty? Musisz coś zrozumieć. Jeśli sobie nie pójdziesz, zacznę krzyczeć o pomoc. Mój ostatni wór. Kurde, właśnie tego się obawiałem, że mnie zauważy skubaniec, no. A, on wyszedł tutaj, czekajcie. Tylko, że tamta akurat też jest zwrócona i... To jest problem. Chciałbym go obezwładnić dla pewności. Tylko boję się, że ona to zauważy. Spore ryzyko, że mnie zauważy niestety. Ale może on się teraz odwróci. Dobra, udało się. Super. To jeszcze teraz przenieść się znowu. I zajmę się też tą pokojówką. Ona gdzieś poszła sobie chyba. Aha, znowu wróciła się tutaj. To dobrze. No i właśnie, myślę, że teraz będzie też bezpiecznie, jak obezwładnimy
tych dwoje i będziemy mogli ich przenieść chociażby tutaj. A nikogo tutaj nie ma, okej. Stilton nie urodził się w tych kręgach. Ponoć zaczynał jako górnik. Ciekawe. Teraz tego cywila zabieramy. Bywaj, Trevorze. Jestem zaskoczony, że starczyło ci odwagi, by przyznać się, że się mnie bałeś. Może powinieneś. Coraz lepiej władam bronią. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Nawet nie sądziłem, że on ma jeszcze jakąś notatkę przy sobie. Składam prośbę o nowy przydział butów i co dostaję? Skarpetę. Jedną bezużyteczną skarpetę. Tak jakby po tej stronie ktoś był jeszcze. Albo na dole. Ale nie, bo tutaj na dole to ja przecież się przechadzałem. Tak więc nie ma problemu. Bo w tym czasie, to ja już tutaj przecież byłem na samym początku. To jest to miejsce. Więc to nie jest nic nowego. Ale właśnie w przeszłości mnie tu jeszcze nie było chyba. Tak, nie było mnie tutaj, bo nawet te pieniądze nie są zebrane. Artykuł w gazecie też nie przeczytany do tej pory. Ale to tylko takie jedno pomieszczenie. Szczęśliwy sfaleryt, czyli 15 monet otrzymujemy od razu. Tu jeszcze jakieś monety. No dobra, czyli tak naprawdę po tej stronie zebrałem wszystko, co mogłem zebrać. Na to wygląda. Tutaj niby wydaje się, że sporo kosztowności, ale nie możemy ich zabrać. Szkoda. Stąd też nic. Aż by się prosiło, żeby to można było zabierać, ale nie w tym przypadku. Okej, w takim razie zamknijmy drzwi, żeby nikomu nie przyszło do głowy tutaj przejść. I tam jest przejście do tej kombinacji, ale jeszcze tędy nie przechodziłem też. Tak, bo tam już będzie przecież te górne piętro po drugiej stronie. Czy ja tu coś mogę sprawdzić? Chyba nie. Cały czas się zastanawiam, gdzie ja słyszałem tego mężczyznę tam wcześniej. Dobra. Tutaj też nie mam co przychodzić do teraźniejszości, bo ja tutaj byłem na samym początku. Kiedy tylko wszedłem do tej posiadłości Aramisa Stiltona. Więc nic ja tutaj nie pozostawiłem. Ale muszę się poruszać bardzo ostrożnie. Bo nie wiadomo, czy kogoś tutaj nie ma w przeszłości. Zobaczmy. Tutaj wydaje się też pusty ten pokój. A on chyba wtedy był niedostępny w ogóle. A nie, jednak było. A, bo tutaj było zejście do Aramisa Stiltona. Tak, przecież tutaj to jest to pomieszczenie. I tak w ogóle to ja wtedy jeszcze miałem sprawdzić chyba po tej stronie, czy coś jest. Bo tak dość nieoczekiwanie spadłem na dół. A tu proszę, jeszcze możemy te pomieszczenie sobie sprawdzić. Tylko że niczego tutaj raczej nie ma. No dobra, ale też tutaj nikogo nie ma, jak rozumiem, więc to by oznaczało, że mógłbym tutaj spokojnie się przemieszczać. Tak, nikogo zdecydowanie tu nie widać. Ile tych, kurde, pomieszczeń tutaj się znajduje? Pamiętnik Aramisa Stiltona, o kurde. To może być istotne, ale też długi tekst, więc daję wam do poczytania, a ja to też sobie spróbuję nadrobić później. Zdaniem Megan, Stilton był dobrym człowiekiem, przeciwieństwem Duke'a. No właśnie, dlatego on też trochę nie zasługuje na ten los, jaki go spotkał. Trochę go szkoda tutaj, więc warto by było też jakoś odmienić jego los. List od Duke'a Lucky Abel. O organizacji przyjęcia. A, to już chodzi o ten rytuał cały. Rytuał, w którym właśnie sam Aramis Stilton no, lekko zwariował. Delikatnie mówiąc. Widzieliśmy go przecież, w jakim był stanie. Dobra, tutaj nic nie ma.
To już chyba też pusto. Swoją drogą dość przytulnie tutaj. Audiograf, no proszę. Dziś w nocy. Czekajcie, bo to o rytuale. Już wam to pokażę. To posłuchajmy. Dziś w nocy Luca Abel będzie pił z towarzystwem moją kosztowną whisky i knuł. A Jindos będzie mnie pilnował niczym kot na wpół przerzutej myszy. Ashworth wykpi konwencjonalność zachowań całej reszty. Przegapiając, co oczywiste, chwilę ze mną poflirtuje, a potem pokaże, gdzie moje miejsce. Będę przełykał po cichu gniew, pamiętając, ile dla mnie znaczył Teodanis. Powiem sobie, że zapracowałem na ten zaszczyt. Machałem kilofem w kopalniach, a teraz goszczę w domu elity elit. Jeśli chcą zorganizować seans, to kim jestem, by uznać to za nonsens? Cokolwiek się wydarzy, będę tego żałował. Ale potem zajrzy Megan. Zawsze dochodzę do siebie, kiedy z nią porozmawiam. No właśnie, widać, że Aramis Stilton w ogóle nie chciał tego spotkania, a jednocześnie Megan Foster przecież opowiadała, że próbowała go obronić i bodajże wtedy straciła rękę i oko. Więc fajnie to się wszystko teraz zazębia. Te wszystkie historie, które do tej pory usłyszeliśmy, mają niejako swoje odzwierciedlenie w tym, co teraz też poznajemy tutaj, w tej samej posiadłości. Dobra, czyli tu już będzie chyba wszystko. Jeszcze moneta. I to by było na tyle. A, jeszcze sakiewka, lekka. No dobra. Czyli tutaj sprawdziłem. A to oznacza, że już kurde muszę się kierować do tej kombinacji w takim razie. Czyli tutaj za te drzwi. Też będę musiał uważać, no bo tam jeszcze nie eksplorowałem za bardzo. Tak więc może przenieśmy się. Tylko, że tutaj jest zablokowane przejście. Sporo ryzykuję. Czekajcie, ja spróbuję to odblokować. Jest tutaj ktoś? Zamknij drzwi. Bo to jest ta strona, gdzie wcześniej byli... Niedługo tak, nie tutaj ktoś jest. Się już dało oddychać. Tam kogoś widać. To jest ta strona, gdzie wcześniej byli gniazdostróże w teraźniejszości. Już wiem, że coś jest nie tak, nie jestem w stanie... Kurde, nie zwróciłem uwagi, że tutaj jest jeszcze jeden koleś. Jasny gwint. Mało brakowało, aby mnie zauważył. Dobra, ja w takim razie w ten sposób się rozejrzę. Zobaczę, czy jest tu coś do zebrania. No na przykład tutaj można by było coś zebrać. Weźmy sobie te monety. Jedzenie to już mniejsza. I znowu przenieśmy się w czasie. Tutaj będzie bezpiecznie po prostu się rozejrzeć. A jeśli niczego tutaj i tak nie ma do zebrania ciekawego, to nie będę nawet się przenosił. Tutaj też jedzenie. Dobra. A i tutaj też jest w ogóle ten tekst. Chyba ten sam, tak mi się wydaje. Czekajcie, teraz sprawdzę to. Tak, to jest to samo. To samo, co mieliśmy w teraźniejszości. Dobra, przenieśmy się raz jeszcze i zobaczmy. Tu się właśnie kręcą. Akurat w miejscu, gdzie ja muszę się udać. Tutaj też tylko jedzenie, spokojnie, nic ciekawego. Kurde, pełno tutaj tych ludzi jest, niestety. I najgorsze jest to, że przy tych drzwiach, gdzie potrzebna jest kombinacja, tu też stoją. Dobra, właśnie po tą kombinację mamy tutaj się udać. Tutaj pojedyncze monety, no nie będę specjalnie dla nich tutaj się przynosił, kiedy jest tylu strażników. Nie przesadzajmy. Tutaj teoretycznie wystarczyłoby się przenieść i przejść przez te drzwi pewnie. A tutaj już byłem ostatnio. No właśnie.
To jeszcze tylko zobaczę z tej strony. Tutaj właśnie ten gniazdostróż leży. Ale chciałem po tej stronie sobie obadać. No i mamy tego strażnika. Myślę, że najlepiej będzie ich właśnie zostawić w spokoju. Tak naprawdę jeszcze mnie nie było tutaj. Więc może sobie to też sprawdzę. Klucz elektryczny, którego nie podniosę. Eliksir też nie. A nie, bo to jest to miejsce. To jest to miejsce, gdzie tutaj za drzwiami miałem tę runę. Czyli też wszystko ładnie zwiedziłem z każdej strony możliwej. To oznacza, że właśnie udam się teraz tutaj przed te drzwi i spróbuję po prostu się tędy przedostać. Czekajcie, bo jak to tutaj wygląda? Jestem akurat za plecami tego strażnika. Ten drugi się też tutaj kręci gdzieś. Gdzie on jest? No właśnie, tutaj go mamy. Więc dobrze by to było zrobić w takim momencie, kiedy on akurat pójdzie sobie w drugą stronę. I wtedy można by było przejść na stronę drugą. Teraz zobaczymy. No dawaj, stary. Teoretycznie tu jestem osłonięty, ale wiecie, wolę nie ryzykować. Okej. No i okej, dobra, teraz szybka akcja jest potrzebna. Aha, idź na tylny dziedziniec, to od razu jest inna część lokacji po prostu. No dobra, przenosimy się w takim razie. No i udało się tutaj przedostać bez wykrycia. Więc myślę, że dalszą część, w sensie ten tylny dziedziniec, będziemy właśnie zwiedzać w takim razie w kolejnym odcinku. Jeszcze tylko zobaczymy, jak to tutaj po tej stronie wygląda. Okej. Mamy strażnika akurat. Wow! Jest tu kto? Wow, tutaj też kurde... krwiogzy jeszcze, no. Bezwładnie tego gościa. I zostawię go w tym miejscu. Brudne powietrze. Och, chyda. Na pewno jest niezdrowe. Taka sakiewka, pistolet. No to co? Myślę, że w takim razie zakończę teraz ten odcinek. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Jeśli wam się podobało, to możecie zostawić kciuka w górę. No i będziemy kontynuować w kolejnym odcinku, który pojawi się na kanale. Mam nadzieję, że już niedługo. Cześć!